nagrywamy szkolenie dla nauczycieli przedszkola o wprowadzaniu kodowania do zajęć dydaktycznych. Bawimy się kubeczkami, klockami, bawimy się różnego rodzaju obrazkami i próbujemy przekonać Państwa, że kodowanie to jest świetna aktywność dla dzieci. Bardzo rozwojowa, ale też bardzo ciekawa i powodująca mnóstwo uśmiechów. Właśnie jesteśmy na planie szkolenia Kodowanie na dywanie. Oglądanie tego szkolenia za drugiej strony kamery to niesamowite doświadczenie. Mam nadzieję, że podobne wrażenia będą mieli wszyscy ci, którzy zapoznają się z tym szkoleniem na naszej platformie. Ja wiem. Nazywam się Anna Świć. Na co dzień zajmuję się kodowaniem. Na szkoleniu zaproszę Państwa w podróż do świata kodowania. Wspólnie odczarujemy to trudne z pozoru słowo. Zobaczycie Państwo, jak wprowadzać elementy kodowania do swoich zajęć, jak przygotować się do nauki kodowania, jakie przygotować narzędzia bez narzędzi i od jakich zabaw zacząć, jak stopniować poziom trudności. Pojawią się aktywności z kolorowymi kubeczkami, zabawy ruchowe, zabawy z symbolami graficznymi, a potem pomału, krok po kroku zajmiemy się tworzeniem programów i zaczniemy poznawać coraz trudniejsze pojęcia programistyczne. W części ćwiczeniowej zobaczą Państwo, jak wyglądają zajęcia z dziećmi. Zajęcia, na których dzieci bawią się nauką kodowania. Zaprosiliśmy też mamę i dzieci, więc będziecie mieli Państwo również okazję zobaczyć, jak można bawić się z dziećmi w domu. Mam nadzieję, że to będzie dla Państwa wartościowo spędzony czas. Serdecznie zapraszam.